Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców, ulubieńców października, ale z racji tego, że nie nagrywałam we wrześniu ulubieńców, to myślę, że też tutaj znajdą się ulubieńcy września, także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zaczniemy tradycyjnie od pielęgnacji i dzisiaj mam tylko jeden kosmetyk pielęgnacyjny, więc jest to taki rodzynek wśród wszystkich ulubieńców. Jest to krem do twarzy z firmy Raw Cosmetics i jest to wersja Hyaluron Plus Cream. I mamy tutaj też SPF 6, krem z filtrem UV na dzień i na noc. I dlaczego on się tutaj znalazł w ulubieńcach? Dlatego, że jego konsystencja, jego działanie naprawdę mi przypadła do gustu. Jeśli chodzi o konsystencję, on jest bardzo, ale to bardzo treściwy. Nie jest tłusty, ale jest treściwy, jest gęsty, jest taki, że jak nałożymy go na twarz, to go czujemy, więc ja uwielbiam go nakładać na noc, wiedząc, że ta moja skóra będzie miała dostarczone te wszystkie odpowiednie składniki i zostanie nawilżona i też odżywiona. Jak na tą chwilę używam go tylko i wyłącznie na noc, mam zamiar go zacząć używać na dzień, dlatego że idą chłodniejsze dni i nasza skóra potrzebuje dodatkowej ochrony na twarzy, więc taki treściwy, gruby, dobrze nawilżająco odżywczy krem naprawdę się przyda. Serdecznie Wam go polecam. Z moją twarzą się nic nie dzieje, nic złego się nie stało. Czuję, że ta skóra jest nawilżona, odżywiona przez całą noc. Rano nakładam inny krem, ale to do czasu, bo jak przyjdą chłodniejsze dni, to jak najbardziej będę go używać też pod makijaż. Chociaż nie wiem, jak się sprawdzi, ale liczę na to, że naprawdę będzie w porządku. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Przechodzimy do makijażu, do kolorówki. I jeżeli obserwujecie mnie na bieżąco, to na pewno zauważyliście, że w październiku bardzo intensywnie poszukiwałam idealnego podkładu. No i zdarzyło się tak, że kupiłam kilka nowych, ale ja ich jeszcze nie przetestowałam tak dobrze, żeby mogli się pojawić w ulubieńcach. Ale za to też testowałam podkłady, które już posiadałam w swoim asortymencie. I z tego względu chciałam wyróżnić dwa podkłady. Pierwszy to jest ten podkład, który mam dzisiaj na twarzy i to jest podkład, który cieszy się albo wielkim zachwytem wśród dziewczyn, albo wręcz przeciwnie, po prostu dziewczyny go nienawidzą. U mnie się nic złego ze skórą twarzy z cerą nie stało, bo wiem, że on po prostu intensywnie powoduje wyskakiwanie różnych nieprzyjacieli i tak dalej. U mnie czegoś takiego nie zauważyłam. Może to też ze względu na to, że ja codziennie go nie używam, więc to jest od czasu do czasu. I dzisiaj go mam na twarzy, wygląda pięknie, jest, powiem Wam, że no tak mocno kryjącym, dobra, może mocno to przesadziłam, ale jest naprawdę kryjącym podkładem i ja nie potrzebuję niczego więcej, jeśli chodzi o podkład. Ma fajny kolor, to jest kolor 010. Osobiście mi się nie utlenia, nic złego z moją twarzą nie robi, po prostu pięknie wygląda na twarzy, utrzymuje się też przez cały dzień, nie ciastkuje się, ładnie wygląda na twarzy i rzeczywiście jest w miarę kryjącym podkładem. Więc serdecznie Wam go polecam, ale uważajcie, no bo wiem, że niektóre dziewczyny naprawdę sobie go wręcz hejtują za to, co on zrobił z ich twarzą. I drugim podkładem jest to podkład z Liren Perfect Tone. To jest podkład, który należy do tych podkładów niskopółkowych. On jest naprawdę stosunkowo tani. Ja mam kolor Ivory i to jest 100 chłodny. I to jest fluid dopasowujący się do koloru cery i z tym się mogę zgodzić w 100%. Nieważne, czy byłoby to lato i ja byłabym opalona, czy byłaby to zima, kiedy jestem troszkę jaśniejsza. Ten podkład wygląda zarówno właśnie w lecie, jak i w zimie przepięknie na twarzy i ten kolor jest idealny dla mnie. Na początku tak sceptycznie trochę do niego podchodziłam, bo wiedziałam, że no nie należy on do wygórowanych podkładów i nie mogę wymagać od niego za wiele. Ale za każdym razem, jak go używałam, to naprawdę byłam bardzo, ale to bardzo zadowolona z efektu, jaki dawał. Krycie średnie, ale można budować spokojnie. Ale najbardziej mnie zachwyciło to, jak on wygląda na twarzy, jak skóra jest taka naturalna, jakby w ogóle nie była pokryta żadnym podkładem i utrzymywanie się przez cały dzień. To jest po prostu wow. Naprawdę, ten podkład zrobił na mnie 100% pozytywne wrażenia. Nie mam do czego się tutaj przyczepić. Jeżeli chodzi na przykład o ten Catrice, to wiem, że no, niektóre dziewczyny później się leczyły przez bardzo długi czas po tym podkładzie. Natomiast o tym nie słyszałam żadnych negatywnych opinii i ja jeszcze mogę dołożyć spokojnie tą w 100% pozytywną opinię o tym podkładzie. Wypróbujcie go koniecznie, bo jest naprawdę świetnym, codziennym podkładem. Rewelacja, rewelacja, ja jestem mega z niego zadowolona i bardzo się cieszę, że go mam. Jak się skończy, to na pewno kupię kolejną
buteleczkę. Jeśli chodzi o makijaż, to następnie mam paletki do oczu z Lovely i mam te dwie wersje, Peach Desire i Choco Bones. I powiem Wam, że sceptycznie też do nich podchodziłam, no bo wiedziałam, że Lovely raczej nie słynęła z rewelacyjnych cieni, bo już kiedyś miałam ich paletki, ale było tyle pozytywnych opinii w sieci, że stwierdziłam, że okej, muszę wypróbować, bo za każdym razem jak ktoś testował te paletki, to za każdym razem stwierdzał, że wow, Lovely, dobra robota. No i tak też skusiłam się pierwsze na wersję tą, później zobaczyłam rzeczywiście, jak te cienie pracują na powiece i jakie one są jakościowo, jak są napigmentowane i jak wyglądają, jak się utrzymują na powiece. Skusiłam się na tą. Serdecznie Wam polecam, to są bardzo tanie paletki, a jakościowo zgadzam się z innymi dziewczynami, że naprawdę wymiatają i Lovely tutaj się postarało i wykonało dobrą robotę. To są paletki, którymi można wykonać cały makijaż. Ja osobiście czasami potrzebuję jeszcze jakiegoś innego koloru, może akurat z tej drugiej paletki lub też z jakiejś innej, trzeciej, ale generalnie można tymi paletkami wykonać cały makijaż, bo mamy tu zarówno cień na całą powiekę, na załamanie, na środek, do przyciemnienia kącika, wszystkie cienie. Serdecznie Wam polecam, bo naprawdę bardzo dobre palety. Jeśli chodzi o makijaż, to mam tutaj jeszcze róż. Róż z Bourjois, który zamówiłam dosyć niedawno, ale odkąd go mam, używam go codziennie. Może nie codziennie, ale za każdym razem jak się maluję. Jest przepiękny i to jest taki mój kolor, albo kolor, który pasuje aktualnie do moich makijaży, do mojego makijażu oczu. Jest to kolor 10, Golden Chestnut, chyba tak. Zapach, uwielbiam ten zapachem, ale jeśli chodzi o kolor, to jest taka brzoskwinia zgaszona, to jest bardziej kolor ceglasty, a nie różowy i chyba dlatego on mi przypadł do gustu, bo wcześniej jak używałam takich różowych róży, to nie do końca mi się to podobało, natomiast ten róż, on jest idealny. I właśnie przepięknie współgra z tą paletką z Peach Desire z Lovely, bo to są właśnie takie same kolorki, też takie ceglaste, też takie pomarańczowe i gdy używam tej paletki, to na 100% używam tego różu. Zresztą codziennie używam tego różu. Jest boski, naprawdę polecam Wam ten kolor. Jeżeli nie czujecie się dobrze w różowych różach, to stawiajcie bardziej na takie brzoskwiniowe, ceglaste odcienie, bo świetnie to wygląda, naprawdę rewelacja i dodaje takiego życia twarzy. Ja też to zauważyłam, bo wcześniej w ogóle nie używałam róży. Tak w tym miesiącu za każdym razem jak się maluję, ja muszę użyć różu, bo inaczej ta skóra jest taka bez życia. I ostatnim produktem z kolorówki będzie to kredka do brwi z Eveline, którą mam stosunkowo niedługo, ale bardzo pozytywnie mi przypadła do gustu. Ogólnie przepraszam Was za światło, ale właśnie przed chwileczką mieliśmy słońce, tak teraz mamy deszcz. Więc no wybaczcie, ale światło się będzie zmieniać. W każdym razie wracając do kredki, ona jest bardzo fajna. Dlaczego? Dlatego, że jest twardsza niż ta, którą miałam poprzednio. To jest kolor szary, ja odkąd byłam robić z brwiami u kosmetyczki, to od tamtej pory używam właśnie tylko i wyłącznie kredek szarych. No i zdecydowałam się na tą z Eveline. Mogła być troszkę twardsza, ale dla mnie, bo ja mam ogólnie brwi naturalnie bardzo gęste i ciemne i tak dalej. Ja nie potrzebuję dużego wypełnienia. Kredki używam tak po prostu, żeby zarysować je mniej więcej lub dopełnić gdzieś tam, gdzie tych włosków mi troszkę brakuje. Więc ja potrzebuję czegoś takiego, że jak dotknę, to nie zrobi mi wielkiej plamy, bo później to już wygląda strasznie. Więc jeżeli ta kredka byłaby odrobinę twardsza, nie obraziłabym się, ale jest naprawdę, naprawdę dobra, utrzymuje się przez cały dzień, fajnie się nią maluje i no jeszcze sobie nią krzywdy nie zrobiłam, także polecam. Jeśli chodzi o kosmetyki, to wszystko w tym miesiącu. Przechodzimy teraz do takich lifestyle'owych ulubieńców i oczywiście będzie bardzo, ale to bardzo dużo muzyki, ale to na końcu. Zanim przejdę do muzyki, chciałam Wam polecić jedną książkę w tym miesiącu. Wiem, bardzo słabo, ale jakoś ostatnio mało czytałam i no nie trafiły mi się żadni ulubieńcy, jeśli chodzi o literaturę. Natomiast ta książka, o niej już też wspominałam, więc dużo mówić nie będę. Rywalka. Przede wszystkim znalazła się tutaj w ulubieńcach za zakończenie. Ja spodziewałam się totalnie innego zakończenia, a właśnie autorka mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła czymś innym. Naprawdę, jeśli chodzi o zakończenie, to jestem mega zadowolona. Książkę się bardzo fajnie czytało, szybko chciało się ją skończyć, chciało się do niej wracać. Polecam. Naprawdę bardzo fajna
To jest taki trochę thriller, raczej nie kryminał, połączenie thrillera z takim normalnym życiem, ale to nie jest żadne romansidło, ani to nie jest żadna taka luźna książka do przeczytania o po prostu. Wydaje mi się, że tutaj to jest coś z tych mocniejszych książek, tak mi się wydaje, ale to nie jest jeszcze jakiś taki kryminał bardzo hard level i tak dalej, więc polecam. Bardzo, bardzo fajna, pozytywna książka o zaskoczonym... Jakim? O zaskakującym zakończeniu. Kolejny ulubieniec. Wydaje mi się, że już ten ulubieniec pojawił się rok temu, bo, no nie dziwię się zresztą, ale chciałam o nim wspomnieć również i w tym roku. Jest to świeca. Świeca Village Candle o zapachu Tropical Getaway. I to jest zapach kokosu połączonego z ananasem. Zapach obłędny, obłędny. I słuchajcie, za co ja tutaj chciałam ją wyróżnić? Za to, że jest wydajna, po prostu chyba najbardziej wydajna świeczka ever, jaką kiedykolwiek miałam. Ja ją już mam rok, no może nie cały rok, gdzieś 10-11 miesięcy. I palę ją dosyć często ze względu na to, że ona bardzo, ale to bardzo intensywnie pachnie. I szczerze mówiąc, traktuję ją trochę jak wosk. Bo mam wrażenie, że czasami nawet jak zapalę wosk, to on nie pachnie tak mocno jak ta świeczka. Naprawdę ten zapach jest mega intensywny. I też czasami mam wrażenie, że jak wchodzę do klatki i jeszcze nie wchodzę do swojego mieszkania, to na klatce już czuć mój zapach, właśnie ten kokos z ananasem. No świeczka jest naprawdę bardzo, ale to bardzo intensywna, wydajna i przepięknie się spala, bo jak widzicie wszystko równomiernie, nic nie zostaje tutaj na ściankach, mamy dwa knoty, przez co ten cały wosk jest równomiernie roztapiany. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Jestem pod wrażeniem, że świeczka może tak intensywnie pachnieć i to już po jednej minucie po zapaleniu. Mega intensywna i serdecznie Wam polecam te świeczki, bo no, nie wiem jak z innymi zapachami, ale jeśli chodzi o ten zapach, to naprawdę bomba. Okej, i przechodzimy do ulubieńców muzycznych. Szukam sobie swojej playlisty i zaczniemy po kolei. Myślę, że tutaj od góry na dół będę Wam mówić, co mi się podobało. To będą ulubieńcy właśnie września i października. Więc pierwsza piosenka jest to Budapest, George Ezra. Love you. Ooh, ooh, I leave you do. Następnie mamy Margaret Lollipop. Kolejna piosenka, oczywiście jeżeli mnie znacie, to na pewno nie będzie ona zaskoczeniem dla Was. Imagine Dragons Zero. To jest nowa piosenka Imagine Dragons. Chyba 2 albo 3 dni temu wszedł teledysk na YouTube, więc możecie sobie obejrzeć, chociaż jakoś nie jestem nim zachwycona, w przeciwieństwie do piosenki. I bardzo się cieszę, że ta piosenka jeszcze nie weszła do radia, bo jeśli wejdzie już do tego radia, to naprawdę aż stanie się taką nielubianą piosenką, więc na razie uwielbiam, uwielbiam. A little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi lost, semi high, semi never demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. Następnie w tym miesiącu jakoś tak, nie wiem, miałam wrażenie, jakby był wielki powrót starych piosenek w nowej wersji, w nowej odsłonie. I mam tutaj Komodo, I Just Died in Your Arms. I drugą piosenką taką, która powróciła na salony, to jest Losing My Religion. Na pewno ją kojarzycie też. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. Następnie Alvaro Soler, Puebla. Puebla. Nie wiem jak się czyta, ale
Mam nadzieję, że tak. En Puebla bailan así, se pierden en el momento, al ritmo dicen que sí, les gusta el movimiento, todo el mundo empieza a mirar, poco a poco y cada vez más. Następnie oczywiście męskie granie, początek. Dobrze. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieję w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. I oczywiście jak mnie znacie ponownie, to nie mogło też zabraknąć Ani Dąbrowskiej. Uwielbiam jej piosenki i tym razem jest to piosenka Serce nie sługa. Po co jestem tu znowu? Niech cały świat mówi mi inaczej. Serce lepiej wie. Znów ciebie mam, więcej już nie stracę. Bardzo mi się też podobała piosenka Natalii Schroeder, Parasole, ale bardziej chyba refren niż ogólnie cała piosenka. No ale posłuchajcie, może kojarzycie. Mam iść dalej, gdy z siebie całej wszystko oddałam ci. Na sam koniec chyba top of the top, czyli piosenka, która króluje wszędzie i szczerze mówiąc już zaczyna mi się nudzić przez to, ale i tak ją chcę wam tutaj pokazać, żebyście posłuchali. I jest to oczywiście Paweł Domagała, Weź nie pytaj. Weź, no chodź, weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź, weź nie młodnie, weź się starzej. Razem ze mną idź krok w krok. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o ulubieńców, to w tym miesiącu wszystko. Dajcie znać, jacy byli wasi ulubieńcy i czy może testowaliście coś z tych wszystkich rzeczy, które wam pokazałam. Widzimy się już w niedzielę się widzimy, w niedzielę na vlogu tygodniowym. Do zobaczenia, buziaki, pa pa. Give it all.